jesteśmy bezpieczni. Damian Zorczykowski, po zwycięskiej walce powiedz mi, z czego była szczęka Ukraińca? Z tytanu, jak moja blacha w tym, w oczodole. Nie wiem, trochę za długo sędzia nie przerywał. No, nie widać, że przyjechał się bić, nie przyjechał tylko, żeby się położyć i dostać wypłatę, tylko chciał się bić do końca. To duszenie zza pleców to już właśnie był efekt tego, że pomyślałeś, dobra, już tymi ciosami chyba go nie skończę, trzeba go udusić? Zmęczyłem się, mówię, o kurde, zaraz druga runda i stwierdziłem, że chyba, nie wiem, chyba nie przerwie ten sędzia, to lepiej go udusić, żeby był pewniak, żeby nie podnosił już do góry, bo od początku miałem sobie luźno bić, z luźno miały być te ciosy, ale chyba się nie udało i od pierwszego ciosu wkładałem 1000% i dlatego zdrowie zabrało. Damian, właśnie, nie mogłeś gubić, nie było chwili takiej deprymacji, że kurde, co się dzieje? I takiej chwili zwątpienia. No była, bo zaczęło naprawdę zabierać tlenu, wszystko naprawdę się układało, tak, pełna tam kontrola, wszystko było dobrze, biłem, nie ma końca, no i w głowie było, że za chwilę druga runda, a łapy już odmawiały posłuszeństwa, dlatego stwierdziłem, że idę po to, co najlepsze, czyli poddania, no i zrobiłem to, co zazwyczaj w Babilonie robiłem, czyli duszenie za pleców. Damian, jedno słowo, doping, mnóstwo kibiców, cała hala była za tobą, coś niesamowitego, niesie, co, w klatce? Coś pięknego, coś niesamowitego, naprawdę na taki chwil warto żyć, bo walczyłem kiedyś, ale to jeszcze te MMA nie było na takim poziomie, jak jest teraz. No wiadomo, ludzie rozpoznają, bo to miasto nie jest duże, sam wiesz. I no kurde, poniosło, no to coś pięknego, o tym marzyłem i jeszcze kolejne marzenie, żeby przy tak wielkiej publiczności jeszcze to powtórzyć gdzieś, tak? No właśnie, powiedziałeś, że to nie jest twoje ostatnie słowo, że zamierzasz dalej walczyć, dalej się rozwijać, więc co teraz? No nic, no pracujemy dalej, tak? Widać, że to tylko PESEL. Jeszcze nie jednemu młodemu nosa ultra na pewno. Wiadomo, no czasami ciężej jest, no już teraz na pewno się trochę odbiło zbijanie wagi, ale krótki okres to też można sobie to przybić, włączyć w całość, bo naprawdę ten okres był tak krótki, że no, ta walka była z miesiąc wyprzedzenia, tak? Czyli przygotowań były 3 tygodnie. To, no naprawdę zrobiłem co tylko byłem w stanie i możliwe, że dużo nerwy się odbiły też na zbijaniu, bo do końca tak rywal był zmieniany, miał nie przyjechać i no wszystko się odbiło, że naprawdę był kryzys mocny, wiadomo, presja jeszcze u siebie. No wszystko się połączyło, ale najważniejsze, że się zakończyło tak, jak powinno. Czy jaka jest ewentualnie metoda na taki kryzys i na taką sytuację? Co byś mógł doradzić, bo sam mówisz, to jakoś mocno się nad tobie odbiło, mocno się gdzieś tam odcisnęło. No powiem, na pewno twarda psycha to jest przede wszystkim w tym sporcie. Trzeba mieć twardą psychikę, bo ktoś jest miękki psychicznie, to nie dźwignąłby takich rzeczy i naprawdę no, trzeba mieć jaja, żeby z takim okresem wziąć walkę, wychodzić, czy rywal pierwszy był jak na miesiąc czasu 11-1 rekord, tak? Nieważne, Hiszpan, krótki okres, no i trzeba było naprawdę dźwignąć to wszystko, zebrać w całość i pociągnąć od początku do końca, bez wątpienia, tak? Także wierzyłem w to i zrobiłem to, co miałem. W pierwszej walce tej gali stałeś w narożniku Dominiki. Ciężko jest łączyć rolę trenera i zawodnika na jednej gali? Na pewno dodatkowa presja jest. Ale tak jak wcześniej mówiłem z Hubertem w wywiadzie wcześniejszym, że jeśli to jest początek walki i mam długo do siebie, po prostu nie wchodzę tak emocjonalnie w tą walkę, oglądam sobie luzie, można się nie spinam i później fajnie, aż się duża cieszę, się wzruszyłem jak wygrała, tak w pięknym stylu, tak jak to miała, słuchała to, czego mówiłem, także no fajnie, no to coś pięknego, jak widzisz, że ci młodzi idą tymi śladami tego staruszka, który dalej im ich kieruje na tą dobrą stronę, żeby czy naprawdę można w tak małym mieście daleko zajść, no bo nie ukrywajmy się, no niby Łomża na takim poziomie, jak są wielkie miasta, nie powinno w ogóle gdzieś tam rywalizować, a my przykładem jest to, jak pojechaliśmy na Mistrzostwa Polskie, najważniejsze amatorskie ligi MMA i zdobywamy wicemistrzostwo drużynowe, także chyba fajnie, no to jest duży wynik jak dla mnie jako trenera, że naprawdę widać, że ta robota się przekłada i to cieszy. Damian, to w takim razie powiedz, jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa z Babilonem na tą chwilę? Jestem bez kontraktu, jestem wolnym strzelcem, szukam jakiejś fajnej oferty i na pewno, co mamy, do końca roku? No myślę, że do końca roku jeszcze bym chciał gdzieś zobaczyć.
Czy masz może jakiś apel do organizatorów, do federacji, które mogłyby cię, powiedzmy, zakontraktować? Chciałbyś coś do nich powiedzieć, bo no, sporo czekałeś teraz na powrót do klatki. Rok w sumie. 19 września walczyłem, no to w sumie rok i kawałek. Walka miała być wcześniej jakaś, nie wypaliło. No i co, no będę szukał jakiejś takiej oferty, bo wiadomo, no, coś już człowiek doświadczenia ma, nie chciałby dalej walczyć za jakieś tam, wiadomo, drobne, nie? Już by coś człowiek chciał z tego mieć, jest dwójka dzieci, dom i trzeba to jakoś utrzymać, tak? No właśnie, jak godzisz treningi, bycie trenerem, rodzina, tak? Na pewno jakieś obowiązki sponsorskie. No jak to wygląda u ciebie? Wydaje ci się, że jest to dużo łatwiejsze niż było kiedyś? Znaczy, no na pewno jak jest ktoś, kto powspiera klub, tak? Bo stricte to, żeby traktować jaką... no żeby z tego żyć, to wiadomo, muszą ludzi pomagać, żeby można było to sobie ciągnąć i ten, żeby normalnie to funkcjonowało. No to nie jest, mówię, nie jesteśmy w Warszawie, nie mamy jakichś gymów wielkich jak w niektórych miastach, no można to wszystko pogodzić jak najbardziej. No co, chyba dziękujemy za wywiad, życzymy powrotu szybkiego do klatki i przede wszystkim kolejnych zwycięstw. Dziękuję bardzo i dzięki wszystkim za rozmowę i pozdrawiam wszystkich, dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj tutaj ze mną. Dziękujemy.